Zobaczcie, kochani, taki oto grunt pod masę bitumiczną stosujemy u nas izochem WGA. Jak widzicie, na opakowaniu jest napisane, że w przypadku podłoży mineralnych, które są nasiąkliwe, proporcja rozrabiania to jest 1 do 1. W przypadku podłoży nienasiąkliwych 1 do 2. I to należy czytać w taki sposób, że cyfra po lewej stronie oznacza ilość porcji produktu, a cyfra po prawej stronie oznacza ilość porcji analogicznej wielkości porcji wody. I w tym przypadku my będziemy stosowali 1 do 1, co oznacza, że na taką samą ilość samego gruntu stosujemy dokładnie jednakową ilość wody. Analogicznie 1 do 2 nie oznacza proporcję pół na pół, tak jakby jedna druga, bo to nie jest dzielenie, znak dzielenia, tylko oznacza, że na jedną porcję produktu dajemy dwie dokładnie takie same porcje samej wody. Czyli proporcja 1 do 2 to tak naprawdę nie będzie stosunek 50 na 50, tylko tak naprawdę 33% z groszami tam roztwór. Zwracam na to uwagę, bo wiele osób wiem, że się myli w kontekście odczytywania tych oznaczeń i traktują to jako dzielnik, czyli 1 do 1 to oznacza, że nie rozcieńczamy, 1 do 2 to oznacza, że rozcieńczamy pół na pół. Nic bardziej mylnego. Nie znam odpowiedzi na pytanie, dlaczego dla podłoży nienasiąkliwych daje się więcej wody. Trudno mi powiedzieć. Może rozchodzi się o kwestię tego, że produktu ma zejść po prostu więcej w momencie, kiedy podłoże jest nasiąkliwe. Chodzi o penetrację tego produktu w kontekście bloczków, ale nie mam co do tego 100% pewności, więc poprawcie mnie, jeżeli się mylę. No. A tak sobie, słuchajcie, wygląda już gotowy, rozrobiony produkt. Pomysł na to jest dosyć prosty. Kupiłem sobie wiadro o pojemności dokładnie dwukrotnie większej niż te 9-kilogramowe opakowania gruntu bitumicznego i w momencie, kiedy wlałem sobie wiadro gruntu tutaj, do tego wiadra dolałem dokładnie tyle samo wody i całość wlałem tutaj. Dzięki temu mam stosunek 1 do 1. Warto robić to w ten sposób, dlatego że dzięki temu, że mam teraz to wszystko w dużym wiadrze, małe wiadro zostanie wykorzystane właśnie do malowania samego fundamentu i niewielkie porcje będę sobie tutaj przelewał. Dlaczego? No wiecie, łażenie z takim dużym wiadrem przy wykopach, jak mi się to wiadro psunie, no to zmarnuje sporo kasy, a jak mi się takie małe wiadro psunie, to zmarnuje co najwyżej małą porcję, więc będę sobie powolutku przelewał. Dzięki temu zyskuję komfort pracy i brak strachu, że coś się gdzieś tam po drodze podzieje. Mieszadełko malutkie do zwykłej wiertarki, takiej najprostszej 800 watowej. I to w zupełności wystarczy mieszać, no do uzyskania jednolitej konsystencji. Mi to zajęło, nie wiem, z minutę, może dwie. No i w zasadzie można od razu malować. Malowanie będzie się odbywało takim oto zwykłym pędzlem, a z racji tego, że taśma niestety się nie przykleja zupełnie do bloczków, byłem trochę zdziwiony, no ale cóż, brak doświadczenia robi swoje. Wziąłem sobie taką listewkę, ją sobie będę przykładał, to nie musi być idealnie równo, ważne, żeby mniej więcej ograniczyć po prostu ilość zużycia materiału. No i zobaczymy, jak będzie z wydajnością. Z gruntu mamy w tej chwili dwa wiadra, one teoretycznie powinny wystarczyć z sporym marginesem na ten fundament, ale wiecie, jak to wygląda w praktyce, to się dopiero okaże. Zobaczymy, czy moje wyliczenia były prawidłowe, no i faktycznie jakie będzie zużycie tego materiału, ale to Wam za jakąś chwilę pokażę. Cześć, kochani, zobaczcie, zrobiona już jest ta tylna ściana od tamtej strony, ta tutaj oraz ta po lewej stronie w części. Zużycie materiału jest takie jednak, jak się spodziewałem, więc jest wszystko w porządku. Generalnie założenie było takie, że prawdopodobnie potrzebowałbym około 1,5 wiadra tego materiału. No, siłą rzeczy musiałem kupić dwa. No i wychodzi na to, że to się zgadza, bo w tej chwili wykorzystałem pi razy drzwi około 3/4 wiadra, czyli to będzie nieco mniej niż połowa tej pierwszej porcji. No i mamy zrobione w zasadzie prawie trzy ściany w całości, więc to by się zgadzało, bo z dwóch wiader powinno mi zostać w sumie mniej więcej pół, więc jest ok. Podejrzewam, że w przypadku rozcieńczenia 1 do 2, gdy gruntuje się materiał nienasiąkający, to ze względu siłą rzeczy, ze względu na większą ilość wody, z automatu no, zużycie będzie automatycznie mniejsze, no bo roztwór rozprowadzamy jakby na większej powierzchni. Wygląda to całkiem fajnie. Czasochłonne dosyć, ale nie szczególnie męczące, więc myślę, że ogarnę dzisiaj w całości całusieńki fundament, łącznie ze środkiem. Zostanie tylko ta stopa kominowa, no ale to ze względu na to, że ona jeszcze niedawno była murowana, więc musi sobie porządnie doschnąć.
Jak widzicie tutaj, w tym miejscu, pociągnąłem grunt nieco wyżej, o jakieś pół bloczka, ze względu na to, że ta ściana będzie miała najwyżej grunt podniesiony. Musiałem zostawić tylko małą przestrzeń, ze względu na to, że tam muszę się gdzieś później wkręcić wkrętami od szalunku, ale to będę Wam później pokazywał. Natomiast przy pozostałych częściach fundamentu po prostu jest zostawiony równo jeden bloczek. No i oczywiście będzie zostawiany jeszcze wieniec, a to wszystko po to, żeby no jakby nie patrzeć z fundamentu, jakaś tam ilość wilgoci mogła sobie wypływać i dopływać z powietrza i tak dalej, i tak dalej. No to jest materiał tak samo pracujący w kontekście wilgoci, jak i drewno, w sensie takim, że jak się powietrze robi bardziej wilgotne, to z automatu ta wilgoć również jest w jakimś tam stopniu wchłaniana przez beton i nie powinno się generalnie tych boczków w całości zupełnie izolować. W przypadku takich normalnych fundamentów, gdzie macie po prostu zwykły grunt, nie crawl space, generalnie gruntuje się i hydroizolację robi tylko z części zewnętrznej. Natomiast od tamtej strony ziemia sobie normalnie pracuje, co też nie jest do końca zgodne w sumie z logiką, no bo tak na dobrą sprawę tamta ziemia też jest mokra i może podciągać kapilarnie z dołu. No ale tak się przyjęło generalnie. No, lecę sobie naładować kolejne wiadro i zabieram się do roboty dalej. Hej kochani, jest 3 godziny później, mam zrobioną całość. Czas pracy około 3 godzin, jak przyjechałem tutaj gdzieś koło godziny 13.30, mamy godzinę 16.30 mniej więcej, to tak akurat 3 godziny minęły. No, jest całość zrobiona, natomiast co do jednej rzeczy mam małą zagwozdkę, nie bardzo wiem co tu się w ogóle stanęło się. Bo według producenta tego gruntu powinno schodzić 0,2 kg na metr kwadratowy. Policzywszy wszystko, wychodziło mi na to, że powinienem zużyć tutaj w granicach około 16-17 kg tego całego gruntu. Tymczasem zeszło mi 9, to w zasadzie 9,8,5 powiedzmy. Czyli tak naprawdę dokładnie połowa, i zaczynam się zastanawiać, czy producent zakłada dwie warstwy tego gruntu, czy też zakłada, że te 0,2 kg dotyczy już rozrobionego produktu, i wówczas to by się idealnie zgadzało co do milimetra, bo 0,2 kg to tak naprawdę jest 0,1 kg na samego gruntu bitumicznego, ze względu na to, że tam druga część to jest po prostu woda. Będę musiał zapytać o to naszego architekta, czy mam po prostu smarować jeszcze raz, czy wystarczy jedno. Dodam jeszcze, że uwielbiam kolor brązowy i po prostu cudownie mi się na to patrzy. Dobra, kończę na dzisiaj. Zwijam sprzęt. Jedna uwaga do Was, jak będziecie robić takie rzeczy, nie marnujcie porządnych ubrań roboczych, bo to nie ma większego sensu. Lepiej podjechać sobie, kupić jakieś używane spodnie dosłownie, które są do zniszczenia, bo to niestety mocno chrapie, jak widzicie. I po prostu takie spodnie są po takim wyczynie dosłownie do wyrzucenia, a marnowanie takich drogich ubiorów roboczych, które się gdzieś tam w marketach kupuje, to trochę skórka nie warta wyprawki. No, to tyle na razie. Co dalej? Jutro chyba mam mieć gości, ale zobaczymy, czy dam radę. Będę chciał przyjść zrobić pierwszą warstwę już właściwej hydroizolacji, czyli masy bitumicznej. To będzie szło na pewno wolniej niż to, więc zakładam, że najprawdopodobniej zrobię, no, po kolei po prostu raz zrobię część zewnętrzną, raz część wewnętrzną. Tak czy inaczej w ciągu jednego dnia, tylko pewnie z przerwami, bo będzie to bardziej czasochłonne. No i następny punkt programu to sprzątanie wszystkiego dookoła, tych wszystkich gruzów i tak dalej. No i potem czekamy, aż to wyschnie, folia kubełkowa, bednarka dookoła i można zasypywać. No.